na misji wylatuje, ale może nie w kosmos, do Stanów Zjednoczonych. Właśnie bierzemy udział w wielu zawodach typu Rover Challenge i właśnie te zawody polegają na takich symulacjach misji marsjańskich, no, które mogłyby się wydarzyć, jeżeli na przykład ludzkość by się już wybrała na Marsa. Po pierwsze mógłby zbadać różnego typu próbki pod kątem życia, bo to jest na przykład podstawowa misja na zawodach. No dodatkowo dochodzi też zawsze na przykład sfera takiej napraw. Jeżeli na przykład na Marsie coś by się wydarzyło, na przykład baza by nam się uszkodziła pod wpływem burzy piaskowej, no to taki łazik jesteśmy w stanie wysłać, żeby naprawił no, taką bazę i no, uratował astronautów. Mogą dzisiejsi goście zobaczyć m.in. zmiany barw wskaźników w różnym środowisku, od środowiska zasadowego poprzez środowisko kwaśne. Mogą zobaczyć bardzo pokazowe doświadczenie związane z wężami faraona, które nam tutaj rosną z bardzo prostych odczynników, więc można to doświadczenie również wykonać w domowym zaciszu przy użyciu cukru i sody oczyszczonej. Można samemu właśnie najpierw tutaj zobaczyć, mniej więcej my pokazujemy, w jaki sposób te węże są tworzone, a później można właśnie w domu sobie to odtworzyć. Chcemy pokazać różne własności powstawania, generowania dźwięku i obróbki, i jego analizy, i jego wizualnej prezentacji. Dlatego nasze stoisko ma tytuł Zobaczyć interwał. Ustawiłem teraz na przykład na komórce, na generatorze, dwa dźwięki o częstotliwości 440 i 880 Hz, to jest oktawa i ten interwał oktawy możemy słyszeć teraz i oprócz tego oglądać go na oscyloskopie. Teraz spróbujemy.